Witajcie, ja jestem Wiśnia, a dziś wam przedstawię insygnię Prolog. Bardzo zacną modyfikację, ale niestety jest to tylko prolog. Miejmy nadzieję, że w przyszłości wyjdzie pełna wersja. Dolina Ostagard, znana dzięki swoim pięknym krajobrazom i małym lasom, będzie kluczowym punktem historii modyfikacji Insygnia. Po użyciu runy teleportacyjnej bohater znowu znajdzie się nagle w kamiennym kręgu na obrzeżach doliny. Aby dowiedzieć się, gdzie jest i jak można się stamtąd wydostać, musi udać się do miasta Usztar. Tutaj dowiadujemy się o ważnych rzeczach o tle historii. Zaczyna się wyścig z czasem, bohater musi stawić czoła zadaniom gwardii. Król natomiast wzywa w tym samym czasie do siebie wszystkich rycerzy i paladynów, szykując się do batalii. A teraz wam pokażę, jak prawidłowo zainstalować tą modyfikację. Insygnia Prolog. No cóż, musimy przede wszystkim odpalić naszą tutejszą instalkę właśnie prologu. Tak, zgadzam się na wszystko. Automatycznie, jak to zazwyczaj jest, musimy wybrać folder docelowy, gdzie mamy zainstalowanego naszego kochanego gotika, ale powinno się to automatycznie od razu pokazywać. No cóż, tutaj mamy jeszcze malutkiego patcha właśnie do insygnii, którego też trzeba zainstalować, bo mogą wystąpić po późniejszym etapie gry mogą wystąpić jakieś tam problemy. Cóż, pliki... to było jakie rozmiar? Właśnie te pliki takie ini w ogóle to po prostu Gothic 2, system, wklej, tak, kopiuj, zamień, nie powinno być problemu. Natomiast ten drugi plik... Boże, Wiśnia, tydzień z Gothiciem to jest, a nie ten... natomiast ten drugi, ten pliczek trzeba wrzucić do innego. Wrzucamy do Gothic 2. Data, mod. I tutaj właśnie wrzucamy. Kopiuj. Tak, kopiuj i zamień. I właśnie to jest cała filozofia z instalowaniem tejże modyfikacji. Mam nadzieję, że pomogłem i pozytywnie będziecie oceniali tą serię, więc trzymajcie się. Na razie.